Siemanko moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj jest ze mną Murci, jest ze mną Mati oraz jest ze mną drugi Mati. Jest znajomy Mateusz, który nas dzisiaj będzie uczył robić sushi. Ja kiedyś próbowałam skleić jakąś rolkę, ponieważ mój tata raz na jakiś czas robi sushi i jak kiedyś byłam młodsza, to próbowałam, ale nic z tego fajnego nie wyszło. Ty mi zrobiłeś raz sushi, przyniosłeś mi je do rąk własnych. Tak, i to było moje sushi własnoręcznie przeze mnie zrobione. Wiem, było mega dobre. Jest jedna rzecz, która nam będzie utrudniała robotę, i jest to ta mata. Więc musimy zagrać... Hop krokiet. Dlaczego? Nie, musimy zagrać kamień po prostu. Kto bierze najgorszą matę? To nic. Dobra, przegrywasz, więc ty matę. Zaczynając od ryżu. Praktycznie każdy ryż do sushi robi się tak samo, czyli w proporcji powiedzmy 1 do 1, tak? 1 kg ryżu, litr wody. Ale najważniejsze jest w ryżu to, żeby go dobrze wypłukać ze skroby. Dobra, dzisiaj zrobimy 4 podstawowe rodzaje sushi. Posomak, futomak. To są te z ryżem na zwierzchu? Za chwilkę wszystko powiem. Okay. Uramak. No dobra. Uramak i Kalifornia. Poso po japońsku znaczy cienki. Rolka jednoskładnikowa. Myślałam, że to znaczy jeden. To jest jednoskładnikowa, czyli na przykład masz tylko ogórka? Wiem jaka to jest, tylko myślałam, że jak kiedyś się zastanawiałam skąd jest nowo, to myślałam, że koso to jest jeden. Futo. Gruby, uramak, ura znaczy odwrócony, okay. Czyli ryż jest na wierzchu. I ostatni rodzaj sushi, czyli Kalifornia. Kalifornia jest to tak naprawdę uramak. Kalifornia jest obłożona jeszcze rybą. Ktoś z was wie, dlaczego Kalifornia nazywa się Kalifornią? Ja też nie. Kalifornia, tak jak Mati dobrze gdzieś tam wyłapał, Kalifornia z Ameryki pochodzi. Bardzo zeuropeizowana forma sushi, robiona pod nas tutaj, pod Europejczyków. Bo tak naprawdę, szczerze mówiąc, takiego typowego sushi, które podają w Japonii, nasze podniebienia by nie zdzierżyły. Ryż się robi mega długo, nie? W sensie go się robi chyba najdłużej z całej... Wiesz co, samo gotowanie ryżu trwa od godzinki do półtorej. Dlatego jest już przygotowane, a nie robimy go na odcinku. Otóż to. Z kropowatym do góry. Błyszczącym na dół. I jeżeli chodzi o posamaka, rozkładamy od tego momentu w dół. I wypuszczamy... No tak troszkę mniej niż połowę. Wypuszczamy sobie poza nori, nie? Taki zapach. Jakie ładne zrobiłeś. No a jakie miałem zrobić? No to tak naprawdę co chcemy, możemy w cudzysłowie pakować do środka. Ale jeden. To na to, nie? Chyba na... Tak, ale czyli jeden zrobiłeś. Jest wyjątek od reguły, bo na przykład dużo osób też kręci serek Filadelfia z ogórkiem. Znaczy nie dwa składniki w posamaku, tylko na przykład właśnie serek Filadelfia ogórek, czy sezam oshinko, takie rzeczy, które pasują do siebie, okay. Ale to jest bardziej tak dodatek, taki podkręcacz smaku do tego właściwego składnika, nie? Pewnie. Nigdy nie spróbowałem węgorza tak, żeby go... Znaczy to też nie jest surowy węgorz, bo węgorz jest wadlinorzecą. Najlepszy węgorz jest przetworzony, on jest marynowany już w sosie teriyaki. Dobry. Mega dobry jest. Wow. Dobra, ja robię z węgorza. A może ja zrobię z tym orzeczkiem? To ja robię warzywne, bo wszyscy za dużo zużyjemy mięsa na szwaby rolki, bo to jak, takie... jak kroisz, to pokrój sobie w... A właśnie. Tylko, że w dusz, nie w poprzek. Teraz dopiero będą jaja z tym skręcaniem. Oshinko. Co to jest? Jest jeszcze rzepa. Rzepa to jest dynia. Dynia, tylko ma zielona na sosie teriyaki, dlatego ma taki kolor. Kojarzycie Sfinksie te takie lampy, jak wiszą w przystankach? No. To jest to. To są takie lampy, one takie w kształcie, Że to jest dynia niby? Tak, no. Tylko, że ona jest drążona, suszona. Żartujesz. Lapiemy. Przytrzymujemy sobie dłońmi składniki, nie wyjmujemy maty spod ręki. Tutaj jak już jesteśmy w tym momencie, że już widać powiedzmy tą końcówkę, to możemy sobie zbliżyć dłonie, przejechać. Murcik sobie skręci. Delikatnie już skręciłem. Nie skleić. No nie, coś takiego mi nie pykło. Znowu. To się nie sklei. Teraz odwróć. Chcecie skręcić jeszcze jednego hosomaka, czy przechodzimy dalej? Jest dalej? Najwyżej później będziemy sobie dorabiali. Dobra. Mamy tyle składników, że... No. To teraz kręcimy futomaka. Bierzemy ryż i troszeczkę inaczej jak przy... Znaczy w sumie zupełnie inaczej jak przy hosomaku, bo układamy od dołu do tam. I zostawiamy dosłownie tyle wolnego miejsca. I ja to kleiłem i to mi się skleiło. Gotowanie to moja specjalność, że kiedyś będą dzieci, to będziemy robić kurwa tosty. Pierwszy. O, bardzo zabawne. Chwalisz czy żalisz? Już. A co pośpieszasz kolegę? O co ci chodzi? Co tak długo? Na stażu jestem, kur... Nie, w pracy. Uczę się. Serek Filadelfia możemy dać do środka. Tak, robimy naszą ulubioną. Układać jak właśnie? Zaraz się dowiesz. Mniej więcej... Pytanie, no.
Tak, troszeczkę niżej niż środek. Coś zaproponować, czy po prostu kręcić się z tym, co chcecie? Najbardziej spotykane połączenia, surowy łosoś z awokado. Oj, tak. Grillowany łosoś, tykwa. A mamy gdzieś awokado? Tak. Tak, jest. I właśnie tak. Ja mam w ogóle jedno w lodówce. Dobra, nie dzisiaj rana. Jak masz takie, wiesz, otwarte czy coś, no to daj, nie ma problemu, wykorzystamy, nie? Zauważcie, że wszystkie składniki praktycznie, które są na stole, one nie bez powodu są pokrojone na taką długość, jaką są pokrojone. Praktycznie zawsze, no w zależności jeszcze to, jak jest duży, tak? Ale jest taka zasada, że na zamkniętą dłoń to jest połowa nogi, tak? I też tak kroimy składniki, żeby one po prostu ładnie się układały w rolce, tak? Żeby wziąć, ułożyć, bo w tym momencie kręcimy całego futromaka, ale możesz też skręcić 6 kawałków. A ile takich tych nie dać? 2 paski. To jest 4. Ej, tylko się tam sada więcej niż by człowiek pomyślał. W sensie, no. My w sumie jemy to, to sushi z tym, a tak mało zjadłyśmy i w ogóle, a patrz, ile tam jest żarcia. No. No tak już troszeczkę... Oż fucking, kurde mole. Więcej siły możemy wsadzić. Coś tu mi chyba nie pykło. Jaka gruba ta rolka będzie? Czy to jest troszeczkę normalne? Więcej siły tu możemy wsadzić, żeby... Ja pier! Żeby pozbyć się powietrza w rolce. Maki, dociskaj sobie, maki są tutaj, żebyś tu jeszcze widział ryż. Tak? Oj, nie, zrobi mi się ślimak okropny. Ten ryż to jest największe... Dali. Widziałeś kiedyś jakieś coś? Ale... Twoje rolki są bardzo mniejsze od naszych. Na moją! Kurwa, masz! To jest za tego! Nie rozmać tylko! Wiesz dla kogo? Dla Disa, ale tego sprzed lat. A co to są? Ja nie wiem, jak się to nazywa, ale czy to jest Mirabelka. To, co... Nie, to co w środku ma pomarańczową kulkę? Polska nazwa jest miechunka. O, ma kulkę! Ja w podstawówce takie zbierałam i je rozrywałam. Na dreptaku znajdowałam. Tego raczej nie znalazłeś na dreptaku. No to, ale naprawdę takie rosły. W Brodowicach! Tak, w Brodowicach! Ej, naprawdę! Inne były. I ma też takie, to coś ma też takie opakowanie jakby i w środku ma pomarańczową kulkę. To nie jest to, o czym mówisz, ale może ale wygląda identycznie. Nie wydawało mi się, po podstawówce i w przedszkolu. Babcią chodziłam na dreptaku, tak ją znajdowałam. Mirabelki były, kochanie. Spytaj się mojej babci. No nie, bo miały to opakowanie. Zawsze na rękę, tak jak mówiłem wcześniej. Żeby było na długość, tak. No tak byśmy nie zrobili raczej. No raczej byśmy tak nie zrobili na pewno. I taka spiralka się robi, co? Tak, i my to... Ja myślałam, że to bierasz ze skórki czy coś. Tak. I ogólnie miąższ jest niewykorzystywany. Mokry się rozwala. Tak, ale tak, żeby też nie wyrzucać ogólnie. Czy ogólnie, żeby nie wyrzucać, żeby... No teraz jest... Ona mi kiedyś obierała takie i sobie soliłem i jadłem takie wygórkę. Teraz jest modne idea zero waste, nie? Czyli kupować tyle, żeby zjeść, nie wyrzucać, nie? To my na przykład z czegoś takiego, co Mati teraz je, robimy lemoniadę, nie? Rozkładamy ryż i teraz tak, dół zostawiamy wolny i rozkładamy od tego momentu i wypuszczamy do góry. Mati, trzeba to ustalić, że od samego początku miałeś gorszą matę. No. Nie, to jest prawda, że ona nie sprawdza. Chcesz się zamienić? Twoja szefa nie składa. No to prawda. Się, ja robiłem właśnie na tych chłopakach. A zobacz, jaką mam matę. One szefa nie składają, ale przynajmniej mistrzem, ale my jesteśmy kim? A ty też jesteś mistrzem. Jesteśmy kim? Nikim. I teraz tak jak wspomniałem wcześniej, u ramaka panierujemy, tak? Kawior jadam. Kawior, ten kawior akurat jest mokry, także nie obłożysz. No wie, że możesz. To jest kawior suchy? Możesz go odsączyć. A, okay. Ale to i tak, jeżeli panierujesz nawet kawiorem, to nie w tym momencie panierujesz, tylko kręcisz całą rolkę i dopiero później rozkładasz kawior na matę i panierujesz. A my mamy jeszcze łososia odpieczonego. Tak, właśnie zaraz będziemy kręcić rolkę. O, z łososiem teraz? Rolkę tak, z pieczonym łososiem. Serek Filadelfia. Kocham serek Filadelfia. Nasz ulubiony składnik. O nie! Marta, zdejmij sobie z góry ten serek. Nie skręcisz tak rolki, jak będziesz miała na górze tylko. Marta, posmarowała to moja kromkę. Ej, mi się ubrudził tu. Ja się to na dole lepiej niż u góry. Czyli wystarczy? Tak. A będzie do tego pasował grzybek shiitake, czy nie? Bo ja tak właśnie mam i czekam na łosoś. A! Będzie pasował. Chyba, że podam na przykład, żeby było inne trochę. Tykwę? Tak. A co ja miałam zrobić? Z tykwą i z czym jeszcze? I z ogórkiem. No jaki klasyk, jeżeli chodzi o... Jaka długa jest ta tykwa? Tak, zawsze tykwa jest na całą długość rolki. Tutaj, jak już jesteśmy w tym miejscu, to delikatnie dopychamy. Przeciągamy. Kurde, ja zwariowałam teraz. Już nie wiem, co mam robić. No takiego, ale dużego to nie wiem, w sumie. Uuu, jaki ładny! Proszę patrzeć. Ej, ja bardzo patrzę ładny. To jest najlepsza rolka, jak skręciła, no po prostu dumna.
No, brawo! Brawo! Brawo. Nie, zakrągła. Nie, ale tak, ona jest dobrze skręcona, tak żeby była okrągła, połóż sobie ją normalnie, no nie, na matę. Ej, no normalnie na desce. No. Tak, nakryj sobie matą, tak złożoną powiedzmy na pół. Nakryj, połóż. I teraz ją sobie do przodu, do tyłu wymasuj tak, żeby ona miała czucie. Szczerze, najtrudniejsze w sushi jest zrobienie nigiri, które wygląda najprościej. To jest ryż i jest rybą. Tak. Ale żeby zrobić dobre nigiri, nigiri to powinno mieć taką konsystencję, żeby ono było zbite, ale w momencie, kiedy wsadzasz nigiri do buzi, żeby ryż się rozpadł. To zaraz robimy. Kalifornia? Mhm. Kalifornia, tak. Dobra. Z tego można zrobić pokebowla. Można, no. Pokebowla? Pokebowla. To ja będę pokebowla na śniadanie. Co to jest pokebowla? Co? Co? Co się dzieje? Co? Ciepłutko. Kochane krótko. Kochane krótko. Co to jest pokebowla? To taka choroba. Trzeba przyznać, że to było dobre. To był niezły dowcip. Muszę powiedzieć, że mamy tutaj rozłożoną kuchenkę, ponieważ zaraz będziemy musieli zrobić krewetkę w tempurze. No ten się rozrywa na przykład. No i co teraz? Okej, działa. Jeżeli chodzi o tempurę, to jest mieszanka mąk. Pszenna, ryżowa, kukurydziana najczęściej. Mierza i to wychodzi takie dobre? Tylko, że w różnych proporcjach. Okay. Pszenny się daje... Ale właśnie to jest tylko takie cienkie czasy na około. No tak. Jeszcze dużo osób daje skrobię ziemniaczaną, ewentualnie 40 spirytusu, żeby po to, żeby nie chłonęła tempura w oleju, żeby nie chłonął oleju. Bo to już jest wcześniej przygotowane oczywiście na potrzeby filmu tempura. Wody tak, żeby było troszeczkę takie gęściejsze ciasto naleśnikowe. Dolać sobie troszkę mniej na początek. I dolać, niż potem dosypywać tej tempury. Bierzemy sobie krewetki, panierujemy w mące, później tempurka. I też nie wrzucamy od razu do oleju tak po prostu. Po pierwsze zasad bezpieczeństwa, żeby się nie oklapać, to po pierwsze, a po drugie tempura ma to do siebie, że bardzo szybko zastyga, więc po prostu tak maczamy, żeby się nie przykleiła. Znaczy ogólnie tak, rzecz biorąc, do Kalifornii bardzo mało razy się dodaje, tak jak Mati dał, czy Marta, w sensie ryby do środka. Jak najbardziej. To jeszcze na zewnątrz. Tak, bo jeszcze później będzie, a tak naprawdę nam dzisiaj zostało, no bo już użyliśmy całego łososia, więc obłożysz, skręcisz rolkę w środku z łososiem, a jeszcze nie obłożysz łososia. Nie obłożysz łososia, okay. Nie? Co, kręcimy? Tak samo jak u Ramata. Dużo tego nikt nie daje, nie biorę tylko łódkę. I co, hejterzy? Za dużo ryżu? Ej, no ja nie dam rady chyba. Ciężko jest kręcić z krewetkami, to fakt. Wow! A co z tego wypływa z tej rolki? Szczerze nie wiem. Chcesz tego zrobić, bo nie, ja też, ja się. Nie no, kłócz się w tą stronę, tu delikatnie ściskasz. Awokado ma to do siebie, że ja mogę teraz rozłożyć i może się coś tam odkleić, no, dlatego trzeba jak coś parę razy tak zrobić. No to jest taki, akurat jest bardzo dojrzałe to awokado, także może się gdzieś przesuwać. Zazwyczaj troszeczkę jest bardziej znika. No i roleczka skręcona. W momencie, kiedy nagrywamy tutaj odcinek, zbliżają się za parę dni, są walentynki. Także zrobimy taką też wariację na temat sushi walentynkowego. Ryż jest barwiony w zakwasie buraczanym. Rozkładamy tą roleczkę jak typowego uramaczka. Skręcamy całość. Formujemy teraz w taki nietypowy sposób, dość rolkę, ją spłaszczamy, zaraz zobaczycie po co. Tu układamy w kształcie serduszek. Delikatnym ruchem, żeby też nie kroić jak chleb, nie? Ej, ale powiem szczerze, że jestem z nas dumna. Grubszy, ja z was też jestem dumny, bo naprawdę wyszło to super, jak na pierwszy raz. Lepiej powoli, tak jak robi Marta, ale dokładnie. W końcu pochwała. Znaczy, bo potem wyjdzie, że jestem zły, tak? Że tylko, o, ta murcik to jest, była tam gnojona przed matem. Czy ty się właśnie stwierdziałeś? Szedłem.
O, kawałek paznokcia został tutaj chyba odcięty. No miałam. Troszkę za dużo ryżu, nie? Troszkę za dużo, no ale... Kto kręcił z łososiem surowym? Nie wiem. Tylko raczej się wcina i nie gnieć, ale spoko. I teraz na trzy. No okej. Okay. Ej, no. Ej, mogę ci tam dołożyć? Klasa. Lasunia. No, więc tak to wygląda. Ej, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Zapewka, no. Wygląda jak jakieś dojebane knajpy. Tak. Jeszcze musicie ocenić smak. Ale tempura jest dojebana, to jeszcze jedna. Wielkie brawa dla Mateusza, który nas... Na mnie, brawo na mnie, brawo! No i serio, lepsze ta tempura niż ja ją zostawiam. Proszę ocenić smak! Ogólnie chciałbym ogłosić swój personalny sukces, nauczyłem się jeść pajeczkami. Brawo! 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 Ej, naprawdę, jestem z nas dumna. No, przepyszmy sobie. Jaki jest sekret tej tempurki? Ej, co się stało? Zebrałem mi krewetkę. Ej, co? A to można gdzieś zamówić? Czyli podsumowując, wszyscy najbardziej są zachwyceni tempurą. No, na jasno. Już jest zjedzona w całości. Ale awokado. Nie. Bo my nie byliśmy oszczędni. To jest to jest słodkie? Tak. Polecasz? No dobra, ja muszę spróbować. Szczerze, to jest mega specyficzne. Musicie sobie spróbować. Bez sosu, bo tu już jest sos teriyaki. W środku jest pieczony łosoś, mango, ogórek świeży, Nutella z Filadelfią, obłożone bananem i polanem sosem teriyaki. Dobra, próbujemy na trzy. Bierz to ma. Aha, Mike już zjadł, nie? Moi drodzy, jak widać, sushi wyszło bardzo dobre, wszystkim bardzo smakowało. Nie wiem teraz, co prawda, zrobimy z taką ilością. Jeszcze pewnie rozniesie po domu, może jeszcze ktoś się skusi. Dobra, to było już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wielkie jeszcze raz podziękowania dla Mateusza, bo bez niego to by tak nie wyszło. Jesteś totalnym szefem. No, więc to tyle. Dajcie znać, odcinek wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał. No i to tyle. A ja się z wami żegnam i do zobaczenia niebawem. Pa!